Siemaneczko, siemaneczko, widzowie. Z tej strony Agrosimi Games. Dzisiaj w tym odcinku zabieramy się za koszenie jęczmienia. Tak, lecimy, dur. Ostatni odcinek, ten odcinek. No już nasza maszyna stoi, tam druga maszyna stoi. Tu nasz bizun, wchodzimy do bizuna, o. Pali, jedziemy, klikamy. Trochę gęściej. O, idzie. Jedziemy, pomykamy wrota, bo górą będzie zimno. Lecimy dur. Jedziemy, kosimy. U tego, co guda. O, poszła. Lecimy. Dziękuję wam serdecznie za wbicie 25 subskrypcji. Teraz lecimy oczywiście po 50 subów z dzwonem. Czekajcie, ja sobie po trochę. O ja, co ja zrobię? Ja, nie ma nic, dobra, ja sobie przybliżę kamerę, o tak, o. Się wystawię, jakbym był na bizonie. O tego cuguda. Sobie stunę. Tako będę kosił. O, to już tu ładnie przeczniaków widzicie. Przeczniaczek zrobiony. Kosimy. To i tak będzie coś zrobione. W następnym odcinku. O tak, o tego pewnie w następnym odcinku będzie zrobione. Bo tak trzeba. To można byle jak to nie pokosić. Właśnie. Właśnie widzicie, bizunem kosimy. Tam nasz nowy nabytek, co ostatnio jeździliśmy po ten nabytek. Ostatnio jeździliśmy po ten traktor. Ło, po tamten. Ło, kur. Właśnie, ostatnio jeździliśmy po tamten traktorek. Skuterem, skutera sprowadzimy słupa. Właśnie, nasza chusteczka. Pewnie może w następnym odcinku się wybierzemy po nowy nabytek. No, do chusteczki. Na sklepie już na nas czeka. Już zapłacona, tylko trzeba odebrać, to się kiedy pojedzie. Bizonem kosimy. Właśnie, drugi odcinek z głosem. W końcu odcinki z moim własnym głosem. Od tego, co guda? Od tego? Trzeba rurę otworzyć. Rura się otwiera. My bizunem jedziemy. Właśnie. W tym sezonie to trzeba jakiś kombajn kupić. Ogólnie w następnym sezonie, no to będziemy zaczynać od wiosny. Ogólnie, bo to już jest, tak szczerze wam powiem, to jest drugi sezon. A, to jest raczej drugi, nie sezon tej serii, tylko bardziej drugi, wiecie z czego sezon. Drugie na przeżniwa, coś takiego, drugie są takiego bardziej. No. O, wskakujemy. O, właśnie. O, spalimy sobie. O, no to kurde cicho, to się trochę podgłośni. Ach, daje buta. Jedziemy szósteczką. Właśnie, ładnego. Jedziemy po zboże. Będę starał się jak najwięcej w kabinie. Czy ja? Zobacz. Pierdziela. Jeszcze jest chusteczka, stoi. O, kurde, ale duże pupsko. A co to się stało?
No nie, właśnie na jakąś stronę. No widzicie, o tak o. Trzeba będzie widzenie trochę cofnąć. Nie wiem, spać. Czekaj, to bo... Nie, kosimy dalej. Właśnie kosimy. Czy na sosie napiszcie na sosie, czy jeszcze drugie, kolejne zniwa jęczmienia? Znowu. Czy zgrabiania słone na moich polach? A ja mogę żniwa zrobić na live. Napiszcie ogólnie w komentarzu. Właśnie. No, jak nam Amerykanów zmienało. Ogólnie. Tak to będzie. O, tego co uda. A, ogólnie też napiszecie w czym sezonie powiem prawdę czy nie. Właśnie. Na pewno na kieszonkę będę zaproszę brata. Dam moje modziki. Właśnie on będzie mi będzie. Może nie będzie pojeżdżał się ciekawym, ale kto inny będzie, będzie pracował, to nie pojeżdżał się. Ale na kieszonkę. No i można jakąś taką jeszcze akcję. Taką do pomocy. Widzicie, żniwa, żniwa. I też napiszcie mi w komentarzu, czy kupujemy w tym sezonie ogólnie Bresseną, bo mam starą Sigma, mam. O, widzicie, przyczepa, przyczepa, szósteczka kupiona. A, i chciałam wam powiedzieć, i powiedzcie mi, czy się opłaca ogólnie zmieniać ten save, to ogólnie na sezona, czy będziemy grać na sezonie. Będziecie chcieli. Czy opłaca się zmienić na sezona? Bo ja bym zmienił, na sezonie jest już lepiej. Tylko że trzeba będzie kupić jeszcze gówno. Ale na do sezona to chodzi roboty jeszcze. To będzie haplać, znaczy no do wiosny. Bo na sezonie będzie fajnie, zima, jesień, wszystko będzie lepiej robić. Właśnie. Widzicie, jeszcze ci przejazd lecę. Właśnie, łot tego. Właśnie. Teraz będziemy lecieć po traktor. Kurde, dojadę? No nie dojadę, tak myślałam. O, tak o. Skakuję. Palił. Kajcie. A! O kurde. Chodzi? Bogaty szósteczka pracuje, pewnie trzeba dzielę od jakie to zrobić, ale to na razie będzie bez remontu. Kur. I sobie stoi szósteczka. On będzie wsiadł bez mało, ja zobaczę. No taki o, widzicie, taki o, jęczmianka. Taka o, ta jęczmianka, widzicie. Tył można by było, się dało. Nie wiem, co się mogło, ale już nie mogło. To na przodzie trochę szwiem jęczmianki. Ła, pani by zahacza. Właśnie. A ogólnie ci
i napiszcie mi, jakie wolicie w komentarzu. Ogólnie, jakie wolicie filmy i o których będą live. Aktualnie no. I o których godzinach robić live, ale tak ogólnie w czwartek, no jutro na pewno nie będzie live'a. I w czwartek też, ale w piątek wieczorkiem będzie. Wiadomo, po szkole to wszystko ogarnę, ale jutro nie. Właśnie, kosimy ostro zboże. Na to kosi. Spójnie wszystko, sprawdzę. 10 minut. Dobra, wszystko się nagrywa. Dobra, o kurde, jest mi jak się robi duży. Ej, chyba na samym sezonie będziemy w tym formacie kombajn, będziemy tu chodzić. Widzą to już tak widzicie. Na sezonie to już może być ciężko, ale hektarów na pewno. Bo na sezonie to będzie łatwo wejść, ale trzeba trochę więcej hektarów mieć. No właśnie. Bo na tylu hektarach, też tak myślę w tym sezonie, kupić ze dwa pola. Będzie kult. Zrobiliście właśnie. O, widzicie, zaraz kończymy koszenie. Kurde, taki krótki odcinek. W sumie nie wiem, może od razu pojedziemy na drugie pole kosić. Kurde, bo czekajcie, bo trzy. Będzie, kurde, będzie pełna przypa. No właśnie. Pełna przypa, co dzielać? Już pewnie, nie wiem, dzisiaj nie będziemy pełniać. Uopróżniać, ale pewnie nowe nabytek nie. Budowla. Może większego bizona kupimy albo od razu coś dużego, żeby glas jakiegoś. Ja myślałam o klasie na tą serię. Na serię o polskiej wsi. A, dawajcie nazwę, bo jeszcze nie mam na nazwy. Ta seria. Polska wieś. Urła. Bo tu tak. No, kolega mu pytał się, czy to jest milionera. Nie. Ja bym to nazwał Łatko Piuwa. Łatko Zaka. Łatwidaka do Kozaka. Nie. Łatko Łatbambera. Łatwidaka do Bambera. Nie, no nie wiem. Dobra, coś takiego. Rura otwieramy. Jedziemy sypać się. Sypniemy. Bizonem pięknym. O, już widz, boże jest. Właśnie. O, bizonem tym nie mam wstąpić, ale to będę mało łuka. Kurde, tak można to tak przepinie na finało. Bo bizon to podłożenie nasypie, tam nie będę dużo bizon nasypał na nich. Nie będę mówił, że tam ja pierdzielę, czekajcie. Na razie. Czekajcie, rurę, teraz. O. Trochę tu usypnę naprzód. Oj. Tyły, że to usypać. No właśnie. Nie, możemy jechać, albo teraz. Dobra, coś może się porobimy, bo tyle tego do zrobienia, że będziemy zrobili. Wejdziemy ze sobą na pozwolenie na gospodarz Bzona. Ściekogucik, trójeczka, lecimy. Kierunki, nie bójcie, były, wszystko były. Kogucik jest, jest. Runaczek. Chcę wybić. Dobra, jesteśmy na farmie. Dobra, trzeba go ustawić. Zona, aktualnie. Tu stoi. Albo
to nie będę wstała, jakoś w to jako. Cofę w balkonik, zostaję go tylko poczekać. No wrócę, może się tylko. Niech stoi. Nie będę nie go dozwalali, nie będę wystawiać, to być będzie. Znowu kłasiło. Dobra, chyba tylko wyłączę ogódkę. Dobra. Idę po szóstkę. Dobrze. Szóstko, idziemy. Bardzo mnie ciekawi, jak się. O, tylko. Skąd taki przyrost pieniędzy? Bo ostatnio mleko sprzedaliśmy. Brałem w końcu za mleko. No już i został kupiony zestaw. To już wiecie, trochę pieniędzy poszło. Wróci bubicy w bity, jedziemy. O, bo zobaczycie, bym był tam dziewczyny, tak na skup taki cały zestaw. Ło! Kurde, to jest zakupiony. Jak w szóstku. Tylko laleczka. Właśnie. Dobra, nie znalazłem sobie, tylko stoję i czekajcie, aby go zobaczył. Dobra, na razie ja go tylko sobie wodlina. Nie wiem, jak to ładować. Co ma? A, kurakom. Kurakom? Kurajem mogę dać, ile to mają. A, to kurajem. Trzeba buchawa nie zahaczyć. Dobra, niech na razie stoi. Dobra, niech na razie stoi. Pobijcie gruber nasz piękny, gruberek. Grubersznit. Ładny, o, kupiony, obijara, o, widzicie, jajek wciąż, paczka, ten też wiosenny piangatura, o, ma chodziżuna, dobra, idziemy koło psycho, o, wpadli za czerwoną, czekajcie, o, koło dobra drzwi, czekajcie i... Chodzi, czekajcie, bo to za cicho, jak na 60. No, muszę jechać wolno, żeby nie zahaczyć. O, mora i też o kukurydze. No, można trochę przygazować. Jedzie, pojechali. No, i jak tam wam się moje odcinki, takie pytanie podobają? Dobra, jedziemy tędy już łąką. Bo jak się wam podobają, to jest git. Okej. Poszedł. No tak na polskiej wsi się ciągało kiedyś gwizdówka. No. Pewnocyk, czekajcie, bo ja nie wziąłem. Dobra, wszystko jest leciło. Że idziemy rozłożyć grabiarkę. Dobra, opuścimy. Łożysko, jedziemy. Kajcie, na razie możemy wbić sobie trojeczkę. Jedziemy na razie tylko wolniutko trochę. A, dobra. Na razie musimy jechać trojeczką wolno. Wolnym biegiem. Dobra, niech będzie, przyjedziemy na raz. Nie ma co się z tym cyko, to jest ładnie. To jest starszy ode mnie nawet może. Pewno to starszy ode mnie jest. No. Sieno kropła nam zostało do wykoszenia kupy. I kukurydza, czyli kolbiasty. Wyrwiemy, wracamy, wyrwiemy. O, jedziemy, tak, o, nie będziemy już mogli wchodzić, nie będziemy się to będzie, nie będziemy jechać po sześniakiem, bo będzie lepiej nam się na wykręcać. O, dobra, kręcę. No, czekajcie. Skręcił się, rozkręcił się jego.
kurde, to jsou má taká gruba kosy. Czerwona sześciątka to kiedyś była żółta. No właśnie, ta sześciuna to kiedyś była żółta, ale ona była remontowana, ale będzie pewnie tam tej też żółtej. Co aktualnie jest, mamy ją. Też będzie pewnie ona remontowana, odremontowywana. Bo już trzeba będzie jej remont. Bo już w stanie krytycznym. Wszaka nie zahoczyłem, nie. Dobra, jedziemy dalej. Go, poszło. No i tak to jest na polskiej wsi, widzicie? Słomy się grabi, siano się grabi. Tak, to takie to jest życie. Rolnika, widzicie. Jak to się rąbnie, to rąbnie, a jak sitma się zapcha, to już w ogóle. A, nawet jeszcze się nie zacznie, robota już się rąbnie. Aktualnie u nas na razie jest dobrze. Nie ma wykrakać. Bo ja wykraczę za. Ja to czuję, że to zaraz będzie, nie stygnie coś zaraz. Zaraz, ja też czuję, bo ja też czuję, że zaraz nam nie styknie i tyle. Coś nie styknie i ciu, będzie po robocie. Będzie po... Zawsze. A mnie zaraz jakieś koła urwa i ciu, będzie i po... Będzie po robocie. Albo będziemy, ściągać z buta sześciunę. Ło, panie, ale kursują. Czekajcie chwilę. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, się jedziemy. To ale hałdy, patrz. Dobra, jakie hałdy. Czekajcie, bo jak mi zaszedł. Urde, oj, no i rąbnęło. No i rąbnęło. Urde, no i serio zasiadła żółta. No i siadła. No i kur. Dobrze. No, zobacz to. Jadzie. Siadła. Siadło to co? Ostatnio. No, ostatnio nas takie siadło jedna rzecz. No i znowu okazuje się. Skrzynia nie chodzi w ogóle. Skrzynia chyba się spaliła. Dobra, trzeba odczypiać. Pić. Ło panie, łaj panie. Padnie się. Nawet nie chcę działać. Nawet. Podnieś się nie chcę, gówno. Patrz, takie gówno. Podnieś się nawet, gówno, nie chcę. O! No i co ty robisz? Stanowię, kręcę. Czas, daj skrzynię z nami na jawie. Ja wezmę takie coś, o. Zdaje się, dym nie liczył, ale jak ja znam moje szczęście, to na pewno skrzynia. No, to jest moje szczęście, poluka. W moim szczęściu to zawsze, jak coś jest, tylko skrzynia bali. No właśnie. Fager. Dobra. Czekajcie, ja ją podypcham chociaż. Znów to w pole prowadzę, bo tak to, żeby nie, tak nie może, żeby ona była stała na drodze, takiej główna, już jedna na drodze. Stoi w polu, a sześciunę będziemy ściągać. Dobra, idziemy. Dobra, palim chyba ruska. Idziemy palim ruska. Czy my mamy Jakulinka? Pytanie. Czy go będziemy na ściągu brali? Linka, lineczka, kochana lineczka. Czy mamy linkę? Linko, to problem będzie. Dobra, może jakoś go na popych ściąguję. Albo lecim, zobaczę. Dobra, odwala. O, dobra, może czekajcie, przykręcę. A, to nie robię, to nie wolno skrzynia. Dobra, jedziemy. Myślałam, że skrzynia. Dobra, jedziemy, widzowie. Ko.
poszło, dobra, jedziemy. Myślałem, że to nie. A to nie, bo to się takie gówno odkręciło. Teraz się ono nas nie rozkręca. Dobra, jedziemy, grabimy dalej. O, to. Kurwa, jedziemy. Poszedł. Dobra. Jedziemy. Ja tylko jeszcze idę zobaczyć. No kurde. Dobra, chyba zaraz im kończyć. Bo ten pokos będziemy kończyć. Właśnie. Będziemy kończyć. O, w sensie się rozburza. Jak ja to widnę? No, może tak będę wycinał. Przed tym. Dobie. Let's do it. Ua, kurde. Ale pokosłom. I tym pięknym akcentem bugującej się w słomy będziemy kończyć. Nie mam modu, żeby zobaczyć, ile tego jest. Ile kół? Ile? A tu? A to chyba w tym tylko pokosie jest 13. A, dobra, wiem, o co tu chodzi, w tym całym pokosie 37 tam. Nie wiem. O kurwa, a gdzie teraz idzie? Kurde, ciężko jest. Tyle słomy? No, na pewno uciągnąć. Dobra, będziemy kończyć się dobrze. Tym pięknym akcentem. I ja to wyłączę. Jak ja to próbowałam wyłączyć? Ukłon. Dobra. Tym pięknym akcentem będziemy kończyć. Na widzowie. Papa z strony Shimi. Agro Shimi Games. No rap.